Dzisiaj słyszymy zarówno w Ewangelii, jak i w pierwszym czytaniu słowa o modlitwie. Uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlić się i Jezus daje im tę modlitwę, którą my również modlimy się do dzisiaj. Modlitwę Ojczy Nasz. Jakie są rodzaje modlitwy? Różne, na szczęście. Różne są rodzaje modlitwy i jest bardzo ważne, abyśmy jako chrześcijanie naprawdę chcieli się modlić. Bo to jest ten moment, kiedy Ty możesz spotkać się z Bogiem osobiście. I myślę, że dlatego jesteśmy teraz na Eucharystii. Właśnie jednym z rodzajów modlitwy są sakramenty. Czyli na przykład Eucharystia, w której bierzemy udział teraz, ale również sakrament pokuty i pojednania. To przepiękna modlitwa. To spotkanie z Panem Bogiem. Ja myślę, że niestety pandemia trochę tutaj wyrządziła nam złego, że w pewnym momencie zostawiliśmy nasze dobre przyzwyczajenia. Myślę, że dobrze by było powiedzieć sobie, że dobrze jest dla nas spowiadać się na przykład regularnie co miesiąc. Spowiedź to nie jest tylko przebaczenie grzechów. Przepraszam za słowo tylko przebaczenie grzechów. Przebaczenie grzechów to już jest coś wielkiego. Ale spowiedź to nie tylko przebaczenie grzechów. Spowiedź również daje siłę do walki z demonem. Spowiedź daje światło na życie. I dlatego taka regularna, comiesięczna spowiedź, która może stać się swego rodzaju przyzwyczajeniem, dobrym przyzwyczajeniem czy rytuałem, naprawdę jest dobra. Naprawdę jest dobra. Dlatego z całego serca zachęcam do tej regularnej, comiesięcznej spowiedzi. To jest moment, kiedy ja, grzesznik, mogę spotkać się z Bogiem, który przebacza mi grzechy. Zawsze, ilekroć żałujemy, Bóg zawsze nam grzechy przebaczy. To jest niesamowite spotkanie. I gorąco, gorąco do tego zachęcam. Więc pierwszym rodzajem modlitwy są sakramenty. Każdy sakrament to jest modlitwa. Drugi, ta nasza przysłowiowa, zwykła modlitwa rano i wieczorem. Naprawdę nie jest rzeczą obojętną, czy ty masz te 2 minuty rano, że jak wstajemy rano, żeby uklęknąć, uczynić znak krzyża, odmówić tę modlitwę, której uczył Jezus swoich uczniów, Ojcze Nasz. I w paru słowach, naprawdę w paru słowach, powierzyć Panu ten nadchodzący dzień i poprosić, nie wiem, o siły. Jesteś matką, ojcem, wychowujecie dzieci, idziesz do pracy, zmagasz się z mądrze jakimiś trudnościami czy chorobą. Poprosić Pana Boga na początku tego dnia o pomoc. Jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy właśnie na początku dnia przypomnieli sobie, w cudzysłowie, że jest Bóg, który Cię kocha i który też chce Tobie pomagać. Dlatego te 2 minuty rano i 2 minuty wieczorem. Zobaczcie, ja nie mówię do was jak do zakonników, módlcie się 3 godziny, 5 godzin dziennie. Nie. Wiem, że macie swoje powołanie, macie swoje obowiązki. Ale właśnie ta krótka modlitwa rano i wieczorem, te przysłowiowe 2 minuty, a czasami naprawdę chciałbym powiedzieć, że to wystarczy. Prawda? Te 2 minuty rano i 2 minuty wieczorem, też wieczorem, uklęknąć na chwilę i przypomnieć sobie, co tego dnia było. I podziękować Panu Bogu za dobro i przeprosić za zło. Kolejnym rodzajem modlitwy jest na przykład modlitwa rodzinna, wspólnotowa. I teraz ja mam świadomość, że jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do takiej modlitwy, to może być nawet taki trochę zawstydzony. Ojej, jak my mamy się modlić teraz jako rodzina, prawda? Nic trudnego. Na przykład w niedzielę przed obiadem albo na przykład na zakończenie obiadu, żeby głowa rodziny czy najstarszy poprowadził krótką modlitwę. Dlaczego to jest takie niesamowite ważne? Modlitwa, którą przed chwilą się słyszeliśmy w Ewangelii, Ojcze Nasz. W tej modlitwie jest też mowa o tym, aby Pan Bóg odpuścił nam grzechy, tak jak my odpuszczamy innym ludziom. Jest pewna tajemnica, że nie można się modlić razem, jeżeli nie jesteśmy pogodzeni. Bo nie można. Człowiek to czuje, że ma jakiś opór. I teraz przecież w rodzinach zdarzają się trudności i konflikty.
to chciałoby się powiedzieć, jest naturalne, jest częścią naszego życia, że są właśnie te tarcia i te trudności. I właśnie wtedy modlitwa, czyli Pan Bóg, który przychodzi na modlitwie, może nam pomóc, aby się wejść w pojednanie, aby sobie przebaczyć. A jeżeli tej modlitwy nie ma, to można tak ciągnąć miesiącami, żeby nie powiedzieć latami. Więc właśnie ta modlitwa rodzinna, mówię, to nie jest nic trudnego, tylko trochę się trzeba do tego przyzwyczaić, że to nie jest nic, coś takiego nie wiadomo skąd, że jest to taka, może się stać i daj Boże, żeby się stało właśnie takim zwykłym rytuałem. A może się wtedy okaże, że nie wiem, mąż będzie prosić żonę o przebaczenie, żona będzie prosić męża, dzieci, rodziców, prawda, żeby dochodziło do tego pojednania. Więc ta modlitwa rodzinna, i znowu, to nie musi być 2 godziny. Tu chodzi znowu o przysłowiowe 2 minuty. Po obiedzie w niedzielnym, czy jakoś razem, można, nie wiem, odmówić 10 różańca, czy Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. No, te modlitwy, które znacie, które są naszymi modlitwami, żeby się razem po prostu do Boga wspólnie pomodlić. Jest jeszcze kolejna modlitwa, taka bardzo dobra, wspaniała, ja ją osobiście bardzo cenię, to jest lektura Pisma Świętego, Słowa Bożego. To naprawdę też może być modlitwa. Kiedy ty czytasz Biblię i pytasz się, co ta Biblia mówi do ciebie. Czytasz tą historię Abrahama, czytasz jak fragment z Ewangelii i zapytasz się, co to Słowo mówi do mnie. Ja wam chcę powiedzieć, że dla mnie właśnie lektura Biblii, Pisma Świętego jest niesamowitym doświadczeniem od lat, kiedy widzę, że i doświadczam, że Bóg do mnie mówi. Ja kiedy przychodzę do Kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu, też to robię, widzę, że jest mi trudno usłyszeć Boga. Bardziej słyszę siebie niż Boga. Ale kiedy czytam Biblię, widzę, że Pan Bóg ze mną rozmawia. I dlatego też do takiej formy modlitwy zapraszam. Czyli sakramenty, Eucharystia, spowiedź, jako modlitwa, spotkanie z Bogiem. Ta nasza zwykła, codzienna modlitwa rano i wieczorem, bardzo ważna. Modlitwa w domu razem, wspólna, jako rodziny, na przykład raz w tygodniu. I lektura Pisma Świętego. To naprawdę są wspaniałe momenty. I teraz nie chcę tutaj na was nakładać jakiegoś brzemienia. Nie, absolutnie. Ale chcę powiedzieć, że jest taka możliwość, że my z Bogiem możemy się spotkać na modlitwie. I zobaczcie, dzisiaj Abrahama widzimy, człowieka, bo ta sytuacja, możemy powiedzieć, że on się modlił. Abraham rozmawiał z Bogiem. No a czym jest modlitwa, jeśli nie rozmową z Panem Bogiem? Modlitwa jest właśnie rozmową z Panem Bogiem. I jak my widzimy tego Abrahama? No chciałoby się powiedzieć, że jest bezczelny, jak rozmawia z tym Panem Bogiem. Bo najpierw mówi, Panie Boże, nie zburzysz tego miasta, jak znajdziesz tam 50? A Pan Bóg mówi, dobrze, nie zburzę, jak znajdę. No i się zaczyna, prawda, targowanie. A może 45? A może 30? A może 20? A może 10? No chciałby się powiedzieć, słuchaj, jesteś bezczelny. Abraham nie jest bezczelny. Abraham wie, z kim rozmawia. On wie, że Bóg, do którego się zwraca, jest Bogiem miłosiernym. I to jest akt wiary. To właśnie niewierzący powie, nie, nie, raz powiedziałem, nie mogę z Panem Bogiem rozmawiać. Dlaczego nie możesz? Dlaczego Pana Boga nie możesz prosić o pomoc? No możesz. Ja nie mówię, że Pan Bóg jest do spełniania naszych zachcianek i naszych próśb, bo Bóg jest Bogiem. Ale żebyśmy mieli śmiałość do Boga się zwracać i mówić Mu otwarcie. Ja pamiętam takie wydarzenie ze swojego życia. To było paręnaście lat temu, bo zauważyłem, że mam gdzieś, w sumie chciałby się powiedzieć rzecz dobra, mam gdzieś wtłoczone z tyłu głowy, że jak przychodzę do Pana Boga, to się muszę dobrze zachowywać. No i to w sumie dobre. Przychodzimy do kościoła, trzeba się dobrze zachowywać. Ale o co chodzi? Żeby nie było pomiędzy Tobą a Panem Bogiem jakiegoś takiego dystansu, choć jest naturalne, że On jest, bo wiem, że staję przed Panem Bogiem, ale chodzi o to, żebyśmy byli z Bogiem szczerzy. Ja pamiętam paręnaście lat temu właśnie była taka sytuacja w moim życiu, przeżywałem różne trudności, konflikty, zmagania i w końcu się wkurzyłem. I pamiętam, wyszedłem wtedy z domu, byłem w lesie i zacząłem na Pana Boga krzyczeć. Zacząłem Mu wyrzucać. Zacząłem Mu zarzucać rzeczy, z którymi się nie zgadzam, które Pan Bóg robi w moim życiu. I pamiętam ten taki konflikt, który przeżyłem, mówię, jak ja mogę coś zarzucać Panu Bogu?
No mogę. A ty się ze wszystkim zgadzasz? Co Pan Bóg robi w twoim życiu? A to wszystko tak akceptujesz? Trudności, choroby, zmagania, kryzysy, konflikty w rodzinie, jakieś tragedie może, które ze wszystkim się zgadzam. Tak, Panie Boże, dobrze, że taka jest twoja wola. O co chodzi? Że jeżeli się nie zgadzasz, to żeby to Panu Bogu powiedzieć. Szczerze. Panie Boże, nie zgadzam się. Nie akceptuję tego. Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli my zaczniemy Panu Bogu coś zarzucać i mówić, to Pan Bóg będzie miał szansę się wytłumaczyć. Powiedzieć ci, dlaczego tak jest. Dlaczego ta choroba w twojej rodzinie? A dlaczego ten brak pracy? A dlaczego te trudności? Bo może my to po prostu tłumimy gdzieś w sobie i, mówiąc krótko, nie jesteśmy szczerzy. Wyobraźcie sobie to tak jak mąż i żona. Mąż, który zawsze przychodzi do żony, zawsze uśmiechnięty, wszystko dobrze. Ja nie mówię, żeby krzyczeć na siebie. Ale jeżeli pomiędzy małżonkami nie będzie szczerości, to tam nie będzie miłości. Oni będą się do siebie uśmiechać, ale będą strasznie cierpieli. A jeżeli ona mu powie, słuchaj, tego nie akceptuję, to nie znaczy, że ty się masz zmienić. Ty może się nie możesz zmienić, ale ja ci chcę to powiedzieć. To samo mąż żonie, prawda? Życie razem nie polega na tym, że nie ma trudności i konfliktów. Życie na tym razem polega na tym, że potrafimy się pojednać po tym. I dlatego właśnie chciałbym zachęcić ciebie do takiej modlitwy szczerej. Ja wiem, że potrzebowałem parunastu lat, żeby wygarnąć Panu Bogu i z wielkim lękiem to robiłem. Ja mam wygarnąć Panu Bogu? No tak. No taki jestem, tak myślę. Właśnie do tej modlitwy szczerej bardzo serdecznie zachęcam. Nie bój się Boga. Bóg cię bardzo kocha. Bóg jest miłością. Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu i zmartwychwstał, aby dać ci życie wieczne. My się Boga nie musimy bać. Możemy Panu Bogu naprawdę szczerze wszystko mówić. Kończąc, to chciałbym powiedzieć, że może dzisiaj, kiedy mówimy o modlitwie, warto sobie przypomnieć, że są też w Polsce klasztory kontemplacyjne sióstr, które klauzurowych, które naprawdę mają taką misję modlić się za nas. I naprawdę to robią, żebyśmy też Panu Bogu chcieli podziękować za te siostry, których może nie widzimy, prawda? Sióstr klauzurowych się nie widzi na co dzień, one nie wychodzą, a naprawdę przez swoją pokutę i modlitwę, kto wie, może utrzymują ten świat. Żeby też mieć takiego ducha wdzięczności, może też można je wesprzeć materialnie, ale przede wszystkim, żeby podziękować Panu Bogu właśnie za te powołania, które daje, szczególne powołania do modlitwy kontemplacyjnej. Ludzie, którzy jak Abraham wstawiają się na modlitwie, żeby ten świat mógł przeżyć. I ostatnie, dzisiaj przeżywamy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież Franciszek w zeszłym roku po raz pierwszy właśnie ten dzień ogłosił. W tym roku jest drugi ten dzień. Papież przysłał taki krótki list, mówiąc właśnie również o tym, czym jest starość, jak ją przeżywać. I myślę, że też jest taką pewną tajemnicą osób starszych właśnie to powołanie, kiedy często siły fizyczne już nie pozwalają, bo na przykład tych sił nie ma, bo jest choroba, bo są trudności ze zdrowiem. Właśnie, żeby odkryć też tą misję modlitwy. Modlitwy za twoją rodzinę. Może nie możesz nic zrobić. Może tak, ale możesz się modlić. A modlitwa jest potężna, bo modlitwa otwiera niebiosa, bo modlitwa jest tym wołaniem, które skierujemy do Boga, prawda? Powołanie, ja nie mówię, że tylko osoby starsze mają się modlić. Absolutnie. Modlitwa jest zaproszeniem dla nas wszystkich, ale właśnie w sposób szczególny osoby w tym podeszłym wieku, które już są na emeryturze, już nie mają tych takich obowiązków codziennych, chciałoby się powiedzieć, że mogą mieć więcej czasu, aby właśnie otoczyć modlitwą twoją rodzinę, aby wołać za tych, którzy może są gdzieś zabiegani, zagubieni, aby mogli doświadczać Pana Boga. Tych spotkań na modlitwie, tej codziennej, zwykłej i tej rodzinnej życzę wam z całego serca. Amen.